Tempic Go, najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Wydawnictwo WAB zaprasza do wysłuchania książki Rachel Hawkins, zatytułowanej Pokój na piętrze. Przełożyła Katarzyna Rosłan. Czyta Aneta Todorczuk. Mamie, która na szczęście w niczym nie przypomina matek z tej książki. Człowiek dwa razy umiera. Najpierw śmiercią rzeczywistą, a potem tą, o której wiedzą ludzie. Jean Reese, Szerokie morze sargasowe. Tłumaczenie Maryla Topczewska Metelska. Część pierwsza. Jane. Luty. Nie istnieje chyba gorszy dzień na spacer. Leje od rana a jazda z Center Point do Mountain Brook przypomina koszmar. Wysiadam z samochodu na podjeździe przed domem państwa Ridów i zanim dojdę do drzwi, mam przemoczony dół dżinsów. Podeszwy moich adidasów piszczą na marmurowej posadce holu. Ale pani Reed z miną oznaczającą przesadne współczucie, która ma mi pokazać, jak bardzo jej głupio wysyłać mnie w ten poniedziałkowy poranek na taki deszcz, podaje mi smycz Miśka. To ważne. Mam wiedzieć, że jest jej głupio. Ale i tak mnie wysyła. Wychodzę z psami mieszkańców osiedla Thornfield Estates już niemal od miesiąca, i jeżeli miałabym ocenić, czego się w tym czasie nauczyłam, to powiedziałabym, że tego, że tu najbardziej liczy się sprawianie wrażenia. Pani Reid sprawia wrażenie, jakby mi współczuła, sprawia wrażenie, jakby szczerze nienawidziła tego, że muszę wyprowadzić na dwór miśka, jej owczarka szkockiego, w ten zimny, ulewny poranek w połowie lutego. Sprawia wrażenie, jakbym w jakiś sposób obchodziła ją jako człowiek. Ale jej nie obchodzę. Co mi szczerze mówiąc nie przeszkadza. Bo ona nie obchodzi mnie, jeśli ma być szczera. Więc z uśmiechem obciągam kurtkę przeciwdeszczową w kolorze wojskowej zieleni. Jestem przygotowana, mówię, odbierając od niej smycz. Stoimy w holu przy wejściu do domu państwa Ridów. Po lewej stronie mam oparte o ścianę ogromne lustro w ramię. Odbijamy się w nim ja, pani Reed i Misiek, który już wyrywa się do drzwi. Jest tam również drewniany stolik z postarzanego drewna, a na nim misa z podpuri oraz para brylantowych kolczyków w kształcie kółek, bez trosko odłożonych wczoraj późnym wieczorem, kiedy pani Reed wróciła z jakiejś imprezy charytatywnej. Jednej z wielu, na których bywa. Imprezy dobroczynne są tu urządzane z rozmachem. Zauważyłam to, choć trudno mi się zorientować, jaki cel wspierają. Na zaproszeniach przypinanych magnesami do drzwi lodówek albo odkładanych na podręczne stoliczki obowiązkowo musi się znajdować zestaw wielkich haseł. Dzieci, przemoc, kobiety, bezdomni, nieuprzywilejowani. Słowem, rozmaite eufemizmy pojęcia biedny. Nie wiem, co takiego wspierała wczoraj pani Reed, ale to kolejna rzecz, która mnie tak naprawdę w ogóle nie obchodzi. I nie zatrzymuje wzroku na kolczykach. Czując w dłoni gładką smycz miśka, lekko macham ręką do jego pani i wychodzę na szeroki frontowy ganek. Mokra posadzka z pomalowanego betonu jest śliska i prawie po niej jadę w wysłużonych adidasach. Słyszę, jak drzwi się za mną zamykają, i zastanawiam się, jak też pani Reid spędzi dzisiejszy poranek, kiedy ja będę spacerowała z jej psem. Zrobi sobie kolejną kawę? Popije nią Xanax? Zajmie się planowaniem następnej imprezy dobroczynnej? Może będzie to branż połączony ze zbiórką na rzecz dzieci, które nie potrafią żeglować Deszcz trochę zelżał, lecz nadal jest zimno Żałuję, że nie wzięłam rękawiczek Skórę na dłoniach mam spękaną i poobcieraną, kostki zaognione Między prawym kciukiem a palcem wskazującym nadal widać jasnoróżowy ślad po oparzeniu Pamiątka po ostatnim dniu mojej pracy w Roast Kafejce w pobliskim Mountain Brook Przypominam sobie, że wychodzenie z psami jest beznadziejne, ale przynajmniej nie grozi poparzeniami drugiego stopnia. Misiek ciągnie, obwąchuje każdą skrzynkę pocztową, którą mijamy, a ja mu pozwalam, bo bardziej pochłania mnie rozmyślanie o domach i osiedlu niż przejmowanie się czworonogiem. Każda z tych mak rezydencji ma z tyłu soczyście zielony ogród, więc zasadniczo nie ma potrzeby korzystania z usług osób takich jak ja. Ale ludzie, którzy tu mieszkają, nie zastanawiają się nad tym, czego potrzebują Dla nich liczy się to, czego chcą Właśnie o to chodzi we wszystkich tych domach Pani Reed z mężem mieszkają we dwoje na Magnolia Court Mają osiem łazienek i siedem sypialni Oficjalny salon, wygodną rodzinną jaskinie Salonik na górze oraz męski gabinet O ile mi wiadomo, każdy dom na osiedlu Thornfield Estates wygląda tak samo na razie byłam w czterech, bo oczywiście kiedy jeden z sąsiadów znajduje sobie kogoś do wychodzenia z psem, to zaraz zaczynają go potrzebować, to znaczy chcieć. Pozostali. Pracuję u państwa Ridów. Wyprowadzam ich Miśka, a od niedawna również u państwa McLarenów z Primrose Lane, którzy mają dalmatynkę Lole. Poza tym u państwa Clarków z Oakwood, którzy mają dwa szycu, majora i pułkownika. No i właśnie zatrudnił mnie Trip Ingram z Mapleway, żebym wychodziła z labradorem jego zmarłej żony, a Tak czy owak to dobra robota. Na pewno lepsza niż w kawiarni. W tej pracy ludzie naprawdę patrzą mi w oczy, bo chcą udowodnić samym sobie, że skoro zwracają się do pomocy domowej po imieniu, to nie są dupkami. Można powiedzieć, że Jane należy do rodziny. Mówi najpewniej pani Reed innym paniom z Country Clubu, a te przytakują za probatą i zamawiają kolejną krwawą Mary. Moje adidasy piszczą na mokrym chodniku, a ja idę i dalej rozmyślam. Teraz o moim mieszkaniu, że najprawdopodobniej znowu cieknie mi z sufitu w jednym miejscu w kuchni i brudna plama ciemnieje na tle równie brudnej szarości. Mieszkanie jest tanie i leży w nie najgorszej części miasta. Czasem mam wrażenie, że tkwie w betonowej klatce i niezależnie od tego, jak bardzo staram się zakryć szarość plakatami z targeta lub ładnymi kocykami z second handów, ona i tak wylezie na wierzch. Na osiedlu Thornfield Estates nie istnieje nic takiego jak brudna szarość. Tu trawa jest zielona niezależnie od pory roku, a każdy dom zdobią donice z kwiatami, skrzynki z kwiatami czy bujne krzewy obsypane kolorowym kwieciem. Okiennice są jaskrawo żółte, granatowe, ciemnoczerwone, szmaragdowo zielone. Jeżeli widać tam jakąś szarość, to tylko tę miękką i elegancką, gołębią, jak ją kiedyś nazwała pani Reid. Nieustannie kręcą się tu pracownicy pielęgnujący zieleń lub piorący dywany, a samochody firm świadczących rozmaite usługi związane z dbaniem o dom wjeżdżają na podjazdy nawet w taki deszczowy dzień jak dziś. Misiek przystaje, by obsikać krawężnik, a ja, wolną ręką, ściągam kaptur z głowy. Zimna woda ścieka mi po szyi. Kurtka ma swoje lata i puścił w niej szef na lewym boku, ale nie mogę się zmusić do kupna nowej. Szkoda mi pieniędzy. Czasem się zastanawiam, czy ktoś z osiedla zwróciłby uwagę na brak starej kurtki przeciwdeszczowej. Za duże ryzyko. Tłumaczę sobie, ale i tak przez bite dwie minuty rozmyślam o tym, jak to by było iść przez osiedle w czymś eleganckim i przyjemnym, w czymś, co nie przepuszcza lodowatego deszczu. Na przykład w czymś takim jak ta kurtka Barbery, która w zeszłym tygodniu wisiała na wieszaku przy drzwiach u pani Clark. Wybij to sobie z głowy. Zaczynam więc myśleć o brylantowych kolczykach pani Reed. Gdyby zginęły oba, sprawa byłaby podejrzana. Ale jeden. Jeden mógł po prostu spaść ze stolika, zostać wdeptany w dywan w country clubie, leżeć w czyjejś kieszeni. Misiak przystaje i obwąchuje skrzynkę pocztową, ale ciągnę go w stronę mojego ulubionego domu. Stoi w pewnym oddaleniu od ulicy, na końcu ślepego zaułka i sprawia wrażenie, jakby nie zajmowano się nim bez przerwy. Zieleń jest tu równie soczysta jak na okolicznych posesjach, lecz ogród jest mniej zadbany. Piękne, kwitnące na fioletowo krzewy od frontu za bardzo urosły i zasłaniają okna parteru. To nie tylko największy dom na osiedlu, lecz także wyższy od innych, z dwoma obszernymi skrzydłami. Na frontowym trawniku rosną dwa potężne dęby. Wygląda na starszy od pozostałych budynków. Może został postawiony jako pierwszy. W Thornfield Estates wszystkie domy zlewają się ze sobą, żaden nie wyróżnia się w istotny sposób. Podoba mi się to. Wolę jednolite piękno niż depresyjną monotonię okolicy, w której mieszkam. Jednak ten dom stojący samotnie w ślepym zaułku ma w sobie coś, co mnie przyciąga. Schodzę z chodnika na środek jezdni, by mu się lepiej przyjrzeć. Zawsze panuje tu taki spokój, że nawet nie przechodzi mi przez myśl, że może stanie na ulicy nie jest najbezpieczniejsze. Najpierw słyszę samochód, a dopiero potem go dostrzegam, ale wtedy jest już za późno, by zareagować. Kiedy wspominam tamtą chwilę, zastanawiam się, czy skądś wiedziałam, co nastąpi. Czy wszystko w moim życiu prowadziło mnie do tego miejsca, do tego właśnie domu i do niego. Na osiedlu Thornfield Estates prawie wszystkie samochody są takie same. To luksusowe suwy różnych marek. W zasadzie można powiedzieć, że stanowią mobilne wersje domów, drogie i znacznie większe niż mogłyby się przydać właścicielom. Już prawie nie zwracam na nie uwagi, są dla mnie jak czołgi w kolorze szampana lub ciemnego, wpadającego w czerń granatu, regularnie przetaczające się po ulicach. Samochód, który z znienacka wypada z podjazdu mojego ulubionego domu, nie należy jednak do tego gatunku. To wóz sportowy. Starszy, zmiarowo warczącym silnikiem, w kolorze landrynkowej czerwieni na tle szarości dnia, jaskrawej jak otwarta rana. Misiek szczeka, staje na tylnych łapach, a ja próbuję uskoczyć z drogi. Palce zaplątują mi się w smycz, a zderzak samochodu zaraz zmiecie nas z powierzchni. Asfalt jest śliski, i może to mnie ratuje, bo kiedy stawiam krok do tyłu, tracę równowagę i upadam. Ląduję twardo, aż dzwonią mi zęby. Kaptur opada na twarz, nie widzę nic poza winylem w kolorze khaki, słyszę jednak pisk hamulców, a nawet delikatny zgrzyt metalu. Misiek szczeka, szczeka i szczeka, miota się nerwowo, a skórza na smycz boleśnie wrzyna mi się w nadgarstek. Krzywię się. Boże. Słyszę męski głos i w końcu udaje mi się zepchnąć kaptur z twarzy. Tył bajecznego czerwonego samochodu spoczywa na słupie jednej z wymyślnych latarni, które stoją wzdłuż ulicy. Nie jechał bardzo szybko, ale i tak blacha zgniotła się jak papier. Zasycha mi w ustach, a serce zaczyna walić w piersi. W dupę, w dupę, w dupę! Ten samochód jest wart więcej niż średnie roczne wynagrodzenie. Gdybym miała spłacić coś takiego, musiałabym pracować w kawiarni całe wieki, żeby zarobić na same raty, a poza tym sytuacja jest cholernie pokręcona, ponieważ gapiłam się na dom tego gościa, stojąc na środku ulicy. Drzwi kierowcy są otwarte, a ja w końcu zmuszam się, by spojrzeć na faceta, który stoi i opiera się o nie ramieniem. Nie przypomina innych mężczyzn, których widuję w Thornfield Estates. Tamci najczęściej noszą koszulki polo i spodnie khaki i nawet ci młodzi niby w formie mają w sobie pewną miękkość podwójne podbródki albo brzuszki leciutko zwisające nad drogimi skórzanymi paskami. W tym facecie nie ma cienia nadmiernej pulchności. Nosi dżinsy i buty, które mają wyglądać na znoszone, ale wiem, że są drogie. Wszystko w nim wygląda drogo, nawet zmięta biała koszula z przypinanym kołnierzykiem. Nic się pani nie stało? pyta zbliżając się do mnie. Chociaż leje deszcz, on ma na sobie ciemne okulary pilotki. W ich szkłach widzę blady owal mojej twarzy na tle zieleni kaptura. Zdejmuje okulary i zaczepia je o rozpiętą pod szyją koszulę, odsłaniając bardzo niebieskie oczy. Kiedy spuszcza na mnie wzrok na jego czole, pojawiają się trzy zmarszczki. Ponieważ od dawna nikt nie patrzył na mnie z prawdziwą troską, jego spojrzenie jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż ładne ciuchy, super samochód i idealna sylwetka. Kręcę głową i podnoszę się z ziemi. Szarpie za smycz miśka, żeby przyciągnąć go do siebie. W porządku, odpowiadam. Nie powinnam była stać na środku ulicy. Kącik jego ust się podnosi i pojawia się dołeczek w policzku. To ja nie powinienem był ruszać z podjazdu jak szatan. Nachyla się do miśka i szybkim ruchem drapie go między uszami. Pies podstawia się do pieszczoty, wywiesza język. Domyślam się, że to pani jest tą osobą, która wychodzi z psami i o której ostatnio tak tu głośno mówi, a ja odchrząkuję i oblewam się rumieńcem. Tak, to ja! przytakuję, a on ciągle na mnie patrzy, jakby czekał. Jane, rzucam. Jestem Jane. Jane, powtarza. Nie za często słyszę to imię. Nie mówię mu, że to nie jest moje prawdziwe imię, tylko imię nieżyjącej dziewczyny, którą znałam kiedyś, w nieistniejącym już życiu. Moje prawdziwe imię jest równie nieciekawe, ale słyszy się je trochę częściej niż Jane. Eddie przedstawia się i wyciąga rękę. Ściskam ją z bolesną świadomością, że moja dłoń jest wilgotna i oblepiona drobnym żwirkiem z ulicy. O tym imieniu też nie można powiedzieć, że jest najpopularniejsze. Mówię, a on się śmieje. To głęboki, ciepły śmiech, który sprawia, że coś łaskoczy mnie u nasady kręgosłupa. I może dlatego, kiedy Eddie pyta, czy nie miałabym ochoty wstąpić do niego na kawę, odpowiadam tak. Z bliska dom robi jeszcze większe wrażenie niż z ulicy. Sklepiony łuk wejścia piętrzy mi się nad głową. Wspólną cechą wszystkich tutajszych domów są masywne drzwi. U ridów. Te do łazienki mają przynajmniej dwa metry czterdzieści wysokości. To dodaje powagi i majestatu nawet najmniejszym pomieszczeniom. Edi zaprasza mnie i Miśka do środka. Pies natychmiast się otrzepuje, kropelki wody spadają na marmurową podłogę. Misiek! karce go i ciągnę za obroże, ale Edi tylko wzrusza ramionami. Podłoga wyschnie szybciej niż ty, co, staruszku? Znowu klepie psa, a potem gestem zaprasza mnie, żebym poszła za nim. Po prawej stronie stoi ciężki stół. Znowu marmur, znowu kute żelazo, a na nim wyszukana dekoracja florystyczna. Przechodząc, przesuwam palcem po wysuniętym w moją stronę kwiatku. Wydaje się chłodny i jedwabisty. Lekko wilgotny, więc wiem, że rośliny są żywe, i zastanawiam się, czy ten facet, albo jego żona, bądźmy realistami, codziennie kupuje świeże kwiaty. Korytarz prowadzi do obszernego salonu o wysokim suficie oczekiwałam czegoś w stylu ridów, czyli morza, neutralności, ale meble w tym pokoju są kolorowe i wyglądają na wygodne. Stoją tu dwie kanapy w kolorze żurawiny i trzy fotele uszaki z obiciami w śmiałe wzory. Każdy inny, ale wszystkie świetnie ze sobą współgrają. Podłogi są z jasnego drewna, leży na nich parę dywaników też kolorowych. Dwie stojące lampy rzucają na ziemię kałuże złotego światła. Kominek otacza zabudowa spółek na książki. Masz książki! Mówię, a Eddie przystaje i odwraca się do mnie z rękami w kieszeniach. Jego brwi się unoszą. Kiwam głową w stronę regałów, wypchanych tomami w twardych oprawach. Po prostu w wielu domach też jest podobna zabudowa, ale rzadko stoją tam książki. Ridowie trzymają na półkach fotografie w ramkach i jakieś dziwaczne wazony, a pomiędzy nimi jest pusto. Clarkowie eksponują chińskie talerze na drucianych podstawkach i srebrną misę. Eddie nadal mnie obserwuje, ale nie umiem odczytać jego miny. — Jesteś spostrzegawcza — rzuca w końcu. Nie wiem, czy to ma być komplement czy nie i nagle zaczynam żałować, że w ogóle się odezwałam. Odwracam się w stronę zajmującego całą ścianę okna, które wychodzi na ogród za domem. Tak jak ten od frontu, jest trochę mniej zadbany niż inne na osiedlu. Trawa jest wyższa, krzaki nie tak równo przystrzyżone, ale podoba mi się bardziej niż ogrody wypielęgnowane na jedną modłę. Tył posesji dochodzi do lasu. Wysokie drzewa wyciągają gałęzie ku szaremu niebu. Edi podąża za moim spojrzeniem. Kupiliśmy też ziemię w głębi za działką, żebyśmy nigdy nie musieli oglądać niczyjego podwórka, mówi. Trzyma w ręku kluczyki od samochodu. Pobrzękują mu w dłoni to nerwowy tik, który jakoś do niego nie pasuje. Myślę o tym, co właśnie powiedział. My, głupio być rozczarowaną. To jasne, że taki gość jest żonaty. W Thornfield Estates nie mieszkają single, prócz Tripa Ingrama, który jest dowcem. Single nie wybierają sobie takich osiedli. Piękne miejsce, odzywam się. Takie odosobnione. Samotne, myślę, ale tego nie mówię. Eddie odchrząkuje, odwraca się od okna i idzie do kuchni. Ruszam za nim. Misiek drepcze przy mnie woda z mojej kurtki, ścieka na podłogę. Kuchnia jest tak samo dostojna, jak pozostała część domu Z potężną lodówką ze stali nierdzewnej Wyspą z ciemnym granitowym blatem i pięknymi kremowymi szafkami Wszystko zdaje się tu lśnić Łącznie z mężczyzną, który stoi przed ekspresem Keurig i ładuje kapsułkę Jaka kawa? Pyta odwrócony do mnie plecami A ja przysiadam na skraju wysokiego stołka Cały czas trzymam w ręku smycz Czarna, odpowiadam Szczerze mówiąc, nie lubię czarnej, ale ponieważ w każdej kawiarni jest najtańsza, to się przyzwyczaiłam. Widzę, że mam do czynienia z twardzielką. Edi uśmiecha się do mnie przez ramię. Ma bardzo niebieskie oczy. Znowu oblewam się rumieńcem. Jest żonaty. Upominam się w duchu. Kiedy jednak podaje mi kubek, spoglądam na jego dłonie. Są ładne, zadbane z odrobiną czarnych włosków na grzbietach. Bez obrączki. Opowiedz coś o sobie, Jane, spacerująca z psami. Mówi, wracając do ekspresu, by zrobić sobie kawę. Jesteś z Birmingham? Nie. Dmucham w gorący napój. Pochodzę z Arizony, prawie całe życie mieszkałam na zachodzie. Dopiero od roku jestem tutaj. To prawda, ale podana w niejasny sposób. Moja ulubiona metoda informowania obcych o sobie. Eddie wyjmuje swój kubek pod ekspresu, odwraca się i opiera o blat. To czemu tu wylądowałaś? Chciałam coś zmienić. Znajomy ze szkoły tu mieszkał i zaproponował mi pokój. Sztuka dobrego kłamania polega na tym, że w każdym kłamstwie trzeba zawrzeć prawdę, choćby jej przebłysk. Ludzie się na nią złapią i dzięki temu reszta kłamstwa też zabrzmi jak prawda. Chciałam coś zmienić. Chciałam, bo uciekałam przed tym, co było. Znajomy ze szkoły. Gość, którego poznałam w domu dziecka, gdzie się znalazłam, gdy w domu zastępczym sprawy, przyjęły zły obrót. Edi kiwa głową i upijały kawy, a ja z trudem opanowuję pokusę, by niespokojnie poruszyć się na stołku, zapytać, czemu zaprosił mnie do domu, skoro tylko wymienia uprzejmości, gdzie jest jego żona, dlaczego nie jest teraz w pracy, albo dokąd się dziś rano tak śpieszył. On jednak wydaje się zadowolony, że siedzi tu ze mną, pije kawę i patrzy na mnie tak, jakbym była łamigłówką do rozwiązania. Nic na to nie poradzę, ale mam wrażenie, że rozbiłam głowę na asfalcie i wpadłam do alternatywnego wszechświata, w którym budzę zainteresowanie bogatych i przystojnych facetów. A ty? Pytam. Pochodzisz stąd? Z Birmingham? Moja żona pochodziła. Pochodziła. Zachowuje to słowo, ten czas przeszły w pamięci. Ona. Mm, tu się wychowała i chciała tu wrócić. Ciągnie Eddie, a jego palce bębnią w kubek. Ten sam gest wychwyciłam już wcześniej, na ulicy. Odstawia kawę i opiera się o blat wyspy przed sobą, krzyżując ramiona. Mieszkasz w Mountain Brook? pyta, a ja unoszę brwi, co go rozśmiesza. Co, to takie okropne, że wypytuje? Może i powinno takie być, ale w rzeczywistości całkiem mi miło, że ktoś się mną interesuje Nie jest to sztuczne, udawane zainteresowanie pani Reed, tylko prawdziwa, autentyczna uważność A poza tym wolę siedzieć, rozmawiać i pić kawę w tej cudownej kuchni niż spacerować z miskiem w deszczu Przesuwając palcem po marmurowej żyłce w blacie mówię Tylko trochę okropne Poziom jeden na skali okropności Eddie znowu się uśmiecha, a mnie przechodzą ciarki po plecach Poziom jeden to jeszcze do zniesienia. Też się uśmiecham i trochę odprężam. I nie, nie mieszkam w Mountain Brook. Mój znajomy mieszka w Center Point. Center Point to brzydkie miasteczko położone około 20 mil stąd dawniej przedmieście Birmingham, a teraz dzielnica supermarketów, centrów handlowych i fast foodów. Zdarzają się w nim i wokół niego ładne miejsca, ale nie zmienia to faktu, że w porównaniu z Thornfield Estates jest inną planetą. Co potwierdza mina Ediego. Cholera, rzuca i się prostuje. Trochę daleko. Owszem, i nie wiem, jak długo jeszcze mój rozwalający się samochód wytrzyma te dojazdy, ale uważam, że są warte wysiłku. Zostawiam za sobą brzydotę i przenoszę się tu, do wypielęgnowanych trawników i domów z cegły. Zdawałam sobie sprawę, że mądrzej byłoby znaleźć zajęcie w Center Point, tak jak John, ale pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, gdy się tam wprowadziłam, było opracowanie dróg ucieczki, więc dojazdy mi nie przeszkadzały. W Center Point nie było wielkiego wyboru, jeśli chodzi o zatrudnienie. Mówię, co znowu jest półprawdą. Miałam różne oferty. Kasierki w Dollar General, Windixi, sprzątaczki w klubie Fit Not Fat, który otworzyli w lokalu po dawnym Blockbuster Video, ale nie o tego rodzaju zajęcie mi chodziło. Taka praca ani trochę nie przybliżyłaby mnie do osoby, w którą pragnęłam się przeobrazić. A mój znajomy znał kogoś, kto pracował w tutejszej kafejce Roasted i właśnie tam poznałam panią Reed, A raczej Miśka. Na dźwięk swojego imienia pies merda ogonem, uderzając nim w podstawę mojego stołka. Przypomina mi, że chyba muszę się zbierać. Ale Eddie ciągle mi się przygląda, a ja jakoś nie mogę przestać mówić. Siedział przywiązany przed lokalem, więc wyniosłam mu wody. Podobno byłam pierwszą osobą, na którą nie warczał, odkąd jest u pani Reed, więc spytałam mnie, czy przypadkiem nie zajmuje się wyprowadzaniem psów na spacer i... I stąd się tu wzięłaś. Kończy za mnie Eddie, wzruszając jednym ramieniem. Ten ruch ma w sobie elegancję, której nie odbiera mu wymięta koszula. Podoba mi się też to, jakiego wargi układają się ni to w uśmiech, ni to w złośliwy grymas. Stąd się wzięłam, powtarzam, a on przez ułamek sekundy zatrzymuje moje spojrzenie. Ma bardzo niebieskie oczy z czerwonymi obwódkami i ciemny lekki zarost na bladej skórze. Dom jest zadbany i posprzątany, lecz panuje w nim wyczuwalna pustka, która, podobnie jak pustka w oczach Ediego, sprawia, że przychodzi mi na myśl trip Ingram. Nie cierpię spacerów z jego psem, bo muszę wchodzić do jego dusznego, szczelnie zamkniętego domu, w którym panuje taka atmosfera, jakby z chwilą śmierci żony wciśnięto guzik pauza. I wtedy sobie przypominam, że żona Tripa nie zginęła sama. Zginęła razem ze swoją najlepszą koleżanką w wypadku na jeziorze mniej więcej pół roku temu. Nie zarejestrowałam nazwiska przyjaciółki, bo szczerze mówiąc, stare plotki mało mnie obchodziły, ale dziś tego żałuję. Pochodziła. Jego żona. Pochodziła. A ja najpierw oderwałem cię od pracy, omal nie rozjeżdżając cię samochodem, a teraz zmuszam cię do wymiany uprzejmości, mówi Eddie. Uśmiecham się i obracam kubek w dłoniach. Lubię wymianę uprzejmości, ale mogłabym się obejść bez doświadczenia bycia prawie rozjechaną. On znowu się śmieje, a mnie nagle odechciewa się stąd wychodzić. Mogłabym tak siedzieć i rozmawiać z nim przez cały dzień. Jeszcze kawy? Pyta, a ja chociaż wypiłam dopiero pół, odsuwam od siebie kubek. Nie, będę się zbierać. Misiek musi dokończyć spacer. Edi wkłada swój kubek do mniejszego zlewu obok ekspresu do kawy. Wszystkie domy na osiedlu mają takie zlewy, żeby ich mieszkańcy nie musieli, broń Boże, pokonywać dodatkowego metra i odnosić kubka do głównego zlewu. Tak sądzę. Ile masz psów do wyprowadzania tu na osiedlu? Pyta, a ja ześlizguję się ze stołka i sięgam po smycz. Cztery, odpowiadam. No w sumie pięć, bo państwo Clark mają dwa, więc pięć psów, czworo właścicieli. Zmieściłabyś szóstego? Stoję i czekam na miśka, który podnosi się z podłogi i przeciąga. Co masz psa? Eddie znowu się do mnie uśmiecha, tym razem jego uśmiech jest autentyczny, a moje serce robi fikołka w piersi. Nie, ale zamierzam mieć. Od kiedy to Eddie Rochester ma psa? Pani Clark, a raczej Emily, bo mam się do niej zwracać po imieniu, się uśmiecha. Ciągle się uśmiecha, pewnie po to by się pochwalić idealnymi licówkami, które musiały kosztować fortunę. Emily jest równie chuda jak pani Reed i równie bogata, ale w przeciwieństwie do pani Reed, zawsze ubranej w przyjemne komplety z dzianiny, nosi drogie sportowe stroje. Nie jestem pewna, czy rzeczywiście chodzi w nich ćwiczyć, ale co drugi dzień rano wygląda tak, jakby właśnie czekała na rozpoczęcie sesji jogi. Teraz trzyma w ręku kubek termiczny z monogramem jaskrawo różowym E na kwiecistym tle i, mimo że się uśmiecha, dostrzegam jej surowe spojrzenie. Dorastanie w systemie opieki zastępczej nauczyło mnie, między innymi, by większą uwagę zwracać na to, jak ludzie patrzą, niż na to, co mówią. Usta są świetne w kłamstwie ale oczy zwykle zdradzają prawdę Dopiero wziął Odpowiadam w zeszłym tygodniu o ile mi wiadomo Wiedziałam, że to było tydzień temu, bo Eddie zrobił to, co zapowiedział. Następnego dnia po naszym spotkaniu adoptował szczeniaka setera irlandzkiego, Adelkę. A dzień później byłam już z nią na pierwszym spacerze. Emily musiała mnie widzieć, skoro dziś rano od razu spytała, z czyim to psem wczoraj spacerowałam. Emilii wzdycha i kręci głową, opierając pięść na chudym biodrze. Jej pierścionek odbija promień światła i obsypuje białe fronty szafek deszczem małych tęcz. Emilii ma wiele pierścionków, tak wiele, że nie jest w stanie nosić ich wszystkich. Tak wiele, że nie zauważyła tamtego z rubinem, który przepadł dwa tygodnie temu. Może to pomoże? mówi i przysuwa się nieco bliżej, jakby powierzała mi sekret. Wiesz, że jego żona nie żyje? Mówi niemal szeptem. Przy słowach nie żyje jej głos zniża się tak, że prawie go nie słychać, jakby śmiałe ich wypowiedzenie mogło sprawić, że śmierć zapuka również do jej drzwi, czy coś w tym rodzaju. Przynajmniej tak zakładamy. Nie ma jej od sześciu miesięcy, więc niezbyt dobrze to wygląda. Tak, coś słyszałam odpowiadam szalancko, jakbym wczoraj po powrocie do domu nie wygooglowała sobie Blanche Ingram, a potem nie siedziała w ciemnościach mojego pokoju i nie czytała. Również za zaginioną najpewniej martwą uważana jest Bea Rochester, założycielka Imperium Handlowego Southern Manors. I jakbym nie sprawdziła sobie, jak się nazywa jej mąż. Edward. Eddie. Radość, która na mnie spłynęła, kiedy przeczytałam ten artykuł, była ciemna i brzydka. Należała do emocji, o których wiedziałam, że są zakazane, jednak nie potrafiłam jej odeprzeć. Jest wolny, jej nie ma, a teraz mam powód by się z nim często widywać, powód by przychodzić do tego cudownego domu na cudownym osiedlu. To było takie smutne, mówi przeciągle Emily, która najwyraźniej postanowiła we wszystko mnie wtajemniczyć. Jej oczy błyszczą. Plotki to tutejsza waluta a ona wyraźnie ma ochotę pozwolić im popłynąć. Bea i Blanche były... o, takie. Splata palce wskazujący i środkowe i podnosi je na wysokość mojej twarzy. Papuszki nierozłączki od niepamiętnych czasów. Od piaskownicy. Kiewam głową, jakbym miała jakiekolwiek pojęcie, jak to jest być papuszką nierozłączką. Lub znać kogoś od piaskownicy. Eddie i Bea mają dom nad jeziorem Smith, więc Blanche i Trip ciągle tam z nimi jeździli. Ale kiedy to się stało, chłopaków nie było. Chłopaków, jakby była mowa o siódmoklasistach, a nie gościach po trzydziestce. Nawet nie wiem, czemu w ogóle wypłynęły na to jezioro, bo Bea wcale za tym nie przepadała. Woda to było hobby Ediego, ale teraz chyba już nie postawi nogi na pokładzie. Znowu na mnie patrzy, lekko mrużąc ciemne oczy. A ja wiem, że czeka, aż coś powiem, albo chociaż okaże, że jestem wstrząśnięta, lub że nie mogę się doczekać dalszego ciągu. Jeśli słuchacz nie wykazuje zainteresowania, plotkowanie przestaje być frajdą, i właśnie dlatego staram się utrzymać obojętną minę i nie angażować się bardziej niż gdybyśmy rozmawiały o pogodzie. Obserwowanie tego, jak Emily stara się wydobyć ze mnie jakąś reakcję, sprawia mi satysfakcję. Strasznie to wszystko brzmi, rzucam łaskawie. Emily zniża głos i nachyla się do mnie jeszcze bliżej. Tak naprawdę to nadal nie ustalono, co się stało. Łódź była pośrodku jeziora, nieoświetlona. Wszystkie rzeczy Blanche i Bei zostały w domu. Policja sądzi, że sobie popiły i postanowiły wypłynąć na jezioro, a potem wypadły za burtę. Albo jedna wypadła, a druga próbowała ją wyciągnąć. Znowu kręci głową. Bardzo, bardzo przykre. To prawda. Mówię i tym razem udawanie, że mało mnie to interesuje, przychodzi mi z większym trudem. Obraz łodzi bujającej się na czarnej wodzie i jednej kobiety drapiącej o śliską burtę, a drugiej wychylonej, żeby ją wyciągnąć, ma w sobie coś takiego. Ale najwyraźniej nie widać tego po mojej minie, bo uśmiech Emili coraz bardziej przypomina grymas, a sposób, w jaki kobieta wzrusza ramionami, wydaje się automatyczny, jak u robota. Cóż, mocno to nami wstrząsnęło. To był cios dla całego osiedla. Trip jest całkowicie rozwalony, zresztą pewnie sama wiesz. I znowu nie reaguje. Słowo rozwalony nawet w jednej którejś nie opisuje stanu tripa. Niedalej jak parę dni temu spytał, czy nie zajęłabym się spakowaniem rzeczy jego żony, bo on nie jest w stanie się do tego zabrać. Miałam odmówić, bo nienawidzę siedzieć u niego dłużej niż to konieczne, ale zaproponował mi sporo kasy, więc się zastanawiam. Teraz po prostu beznamiętnie patrzę na Emily. Ona po chwili wzdycha i mówi No w każdym razie, skoro Eddie bierze psa, to może się pozbierał. Nie tąpnęło o nim tak mocno jak Tripem, ale on nie był uzależniony od beji, tak jak Trip od Blanche. Przysięgam, gość nie poszedł do łazienki, jeśli jej wcześniej nie spytał o zgodę. Eddie miał do Bei inny stosunek, ale, Boże, też był nieźle załamany. Jej ciemne włosy muskają ramię, kiedy wykonuje ruch głową, by znów na mnie spojrzeć. Miał fioła na jej punkcie. Zresztą jak my wszyscy. Zwalczam gorycz podchodzącą mi do gardła i wracam myślami do jedynego zajęcia Bei Rochester, jakie znalazłam w sieci. Była uderzająco piękna, ale Eddie też jest przystojny i to bardziej niż większość tutejszych mężów, więc nic dziwnego, że stanowili wyjątkową parę. To na pewno była ogromna strata, mówię, a Emily w końcu pokazuje ręką mnie i psy. Pewnie mnie nie będzie jak wrócicie, więc po prostu zamknij je w boksie w garażu. Zabieram Majora i pułkownika na spacer, a kiedy wracamy, słowa Emily już nie ma. Małe, puchate ciałka trzęsą się z podniecenia, gdy wpuszczam je do boksu. Major i pułkownik to najmniejsze z psów, które wyprowadzam. I najmniej cieszą się ze spacerów. Dobre pieski, dobre, mówię zamykając zasówkę. Patrzę, jak major sadowi się na posłaniu, które kosztuje więcej niż zarabiam w dwa tygodnie. I właśnie z tego powodu wcale nie mam wyrzutów, gdy odpinam od jego obroży przywieszkę ze srebra wysokiej próby i wkładam ją. Do kieszeni. Wisisz mi kasę za czynsz? Patrzę na niego z kanapy. Wróciłam raptem dziesięć minut temu i miałam nadzieję, że dziś po południu się z nim rozminę. John pracuje w kancelarii tutejszego kościoła, a oprócz tego w muzycznym duszpasterstwie młodych cokolwiek miałoby to oznaczać nie wiem, bo w kościele za często nie bywałam więc nie ma stałego grafiku, tak jakbym sobie tego życzyła. Dziś nie po raz pierwszy zastaję go w domu, w kuchni, opartego biodrem o blat i zajadającego jeden z moich jogurtów. Nieustannie przywłaszcza sobie moje jedzenie, mimo że je podpisuję i chowam ciągle w nowych miejscach. W naszej maleńkiej, to prawda, kuchni. Jest tak, jakby nic w tym mieszkaniu nie należało do mnie, bo John był tu pierwszy i to on mnie przyjął pod swój dach. Zagląda do mojego pokoju bez pukania, używa mojego szamponu, bierze moje jedzenie, pożycza mój laptop. Jest chudy i niski, chuchrowaty, jak na faceta, ale czasem mam wrażenie, że zajmuje całą przestrzeń naszych wspólnych sześćdziesięciu metrów. To kolejny powód, dla którego chcę się stąd wydostać. Wprowadzając się do Johna, zakładałam, że to będzie coś tymczasowego. Powrót do kogoś, kto zna moją przeszłość, był ryzykowny. Uznałam jednak, że warto się u niego zahaczyć na pierwszy miesiąc, może półtora, zanim wymyślę, co dalej. Minęło jednak pół roku, a ja nadal tu jestem. Zdejmuję stopy ze stolika, wstaję, wsuwam rękę do kieszeni i wyciągam z witek dwudziestek, które włożyłam tam po dzisiejszej wizycie w lombardzie. Nie zawsze pozbywam się rzeczy, które zabieram. Bądź co bądź nie chodzi tylko o pieniądze. Największą przyjemność sprawia mi samo posiadanie. Plus świadomość, że właściciele i tak nigdy się nie zorientują, że czegoś brakuje. Dzięki temu czuję się, jakbym coś wygrała. Ale na wychodzeniu z psami nie zarabiam dość kasy, by pokryć wszystkie potrzeby, więc dziś złapałam samotny, brylantowy kolczyk pani Reed ze stosiku przeróżnych skarbów na mojej komodzie i mimo, że nie dostałam za niego tyle, ile był wart, wystarczy mi na moją część czynszu za tę gównianą, betonową klitkę. Wpycham banknoty w dłoń Johna, udając, że nie widzę, jak jego palce próbują pogładzić moje, jak szukają choćby paru sekund dodatkowego kontaktu. Jestem kolejną rzeczą w tym mieszkaniu, którą John pochłonąłby, gdyby mógł, ale oboje udajemy, że tego nie wiemy. Jak tam twój biznes, spacerowy? Pyta, kiedy wracam na naszą żałosną kanapę. Trochę jogurtu zostało mu w kąciku ust, ale nie zadaję sobie trudu, żeby mu o tym powiedzieć. Biały Kleks będzie widoczny pewnie do końca dnia. Zaschnie, stworzy skorupkę, która odstraszy jakąś dziewczynę ze studenckiego klubu baptystów, gdzie John spędza parę wieczorów w tygodniu jako wolontariusz. Już czuję z nią solidarność, z tą nieznajomą dziewczyną, moją siostrą w nieprzepartej odrazie do Johna Riversa. Może do tej myśli się uśmiecham, siadając na kanapie i wyrywając spod siebie wiekowy plet, robiony na szydełku. W zasadzie super. Zdobyłam paru nowych klientów, więc jestem dość zajęta. Łyżeczka Johna skrobie odno plastikowego kubeczka z jogurtem moim jogurtem a John mierzy mnie wzrokiem. Ciemne włosy bezładnie spadają mu na jedno oko. Klientów prycha to brzmi, jakbyś była prostytutką. Tylko Johna stać na próbę wywołania u dziewczyny wstydu z powodu zajęcia tak przyzwoitego, jak wychodzenie z psami ale mam to w dupie. Jeśli wszystko nadal będzie się układać tak dobrze, jak teraz, to niedługo przestanę z nim mieszkać. Zdobędę własne lokum z własnymi meblami i własnym pieprzonym jogurtem, który faktycznie uda mi się zjeść. Może jestem, odpowiada mi biorę pilota ze stolika. Może właśnie tym się zajmuję, a tobie tylko mówię, że wychodzę z psami. Przekręcam się na kanapie, by móc na niego patrzeć. Nadal stoi przy lodówce, ale głowę ma teraz spuszczoną i mierzy mnie nieufnym spojrzeniem. To sprawia, że mam ochotę posunąć się jeszcze dalej, więc się posuwam. A pieniądze, które masz w kieszeni, mogłam na przykład dostać za zrobienie komuś loda. Ciekawe, co by na to powiedzieli baptyści. John się krzywi, kiedy to słyszy i sięga ręką do kieszeni, albo żeby dotknąć pieniędzy, albo żeby zatuszować swoją reakcję na wzmiankę o lodzie. Eddy by się nie skrzywił na ten żart, myślę nagle. Eddy by się zaśmiał. Jego oczy zrobiłyby to, co zawsze. Stałyby się jeszcze bardziej niebieskie i to dlatego, że go zaskoczyłam, jak wtedy, kiedy zwróciłam uwagę na książki. Powinnaś pójść ze mną do kościoła, mówi. Na przykład dziś po południu. Pracujesz w kancelarii, mówię, a nie w kościele. Nie wiem, po co miałabym się przyglądać, jak archiwizujesz stare biuletyny parafialne. Normalnie nie jestem wobec niego tak otwarcie niegrzeczna, a wiem, że mógłby mnie stąd wykopać, ponieważ formalnie to miejsce w całości należy do niego, ale jakoś nie mogę się powstrzymać. Ma to związek z tamtym porankiem w kuchni Diego. Już tyle razy zaczynałam od nowa, że potrafię rozpoznać, kiedy coś po prostu wskakuje na swoje miejsce i myślę, wiem, że mój czas w tej gównianej klitce z tym żałosnym pajacem dobiega końca. Ale z ciebie jędza. Mruczy na burmuszony John, ale wyrzuca kubeczek po jogurcie, zbiera swoje rzeczy i wyślizguje się z pokoju. Kiedy zostaję sama, przeglądam szafki, poszukując czegokolwiek do jedzenia, czegoś, czego on jeszcze nie wziął. Szczęśliwie zostały mi dwa opakowania gotowego makaronu z serem, więc przygotowuję sobie podwójną porcję, wrzucam zawartość do miski i instaluję się na kanapie z laptopem, by kontynuować śledztwo w sprawie Bay Rochester. Nie zatrzymuje się nad długo nad artykułami o jej śmierci. Słyszałam plotki i mówiąc szczerze, sytuacja wydaje się dość oczywista. Dwie panie popiły sobie w wypasionym domku nad jeziorem, wsiadły na wypasioną łódkę i zginęły bardzo wypasioną śmiercią. Smutne, ale bez przesady tragedią bym tego nie nazwała. Nie, tym czego chce się dowiedzieć o Bay Rochester jest jej życie. Co sprawiło, że zapragnął jej facet taki jak Eddie? Kim była? Jak mógł wyglądać ich związek? Pierwszą stroną, na którą wchodzę, jest strona jej firmy: Southern Manors. Firma z listy Fortune 500 i nic nie zapowiada, żeby to był żart. Mruczę, nabijając na widelec kolejne kolanko makaronu. Na stronie głównej zamieszczono list, a ja natychmiast skroluję w dół, na koniec, by sprawdzić, czy autorem jest Eddie. Nie, nie on. Widzę inne imię. Susan. To zapewne prawa ręka Bay. Pełno tam oczywistości, jakich można się spodziewać po śmierci założycielki firmy. Że smutek, że strata, że firma będzie działać dalej, kontynuować jej dziedzictwo itp. itd. Ciekawe, cóż to niby za wielkie dziedzictwo. Sprzedaż o wiele za drogich fikuśnych pierdół. Klikam w kolejne zakładki i przyglądam się kosztownym słojom, bluzom z dyskretnym napisem: Hey, w lewym rogu po 500 dolców za sztukę, srebrnym sztućcom do sałaty o uchwytach w kształcie pszczół. Na tej stronie jest tyle rzeczy w drobną krateczkę, że chyba eksplodowała tu dorodka z krainy os, ale nie mogę przestać ich oglądać. Nie mogę przestać klikać w kolejne przedmioty. Smycze dla psów z monogramem, konewki z ręcznie klepanej blachy, wielka szklana misa w kształcie jabłka, które ktoś przed chwilą nadgryzł. Wszystko to drogie, lecz bezużyteczne badziewie, pełno tego na stołach z prezentami podczas uroczystości ślubnych śmietanki towarzyskiej Birmingham. W końcu paroma kliknięciami wydostaje się z orgi drogich ozdób. Wracam na stronę główną i jeszcze raz przyglądam się zdjęciu Bay Rochester. Stoi przed stołem z postarzanego drewna w ciepłym odcieniu. Chociaż nie byłam w jadalni rochesterów, od razu poznaję, że to musi być u nich, że gdybym zajrzała trochę w głąb domu, zobaczyłabym to właśnie miejsce. W jadalni panuje ta sama atmosfera co w salonie. Nic nie jest do siebie idealnie dopasowane, a jednak wszystko świetnie ze sobą współgra. Od aksamitnych pokrowców w kwiatowy wzór na ośmiu krzesłach po turkusowo-pomarańczową dekorację po środku stołu, kontrastującą z zasłonami w kolorze bakłażana. Bea też jest uderzająca. Jej ciemne, lśniące włosy obcięte na dłuższego boba kołyszą się tuż nad ramionami. Stoi z rękami założonymi na piersi, nieco przekrzywioną głową i uśmiecha się do obiektywu. Szminka na jej ustach ma najpiękniejszy odcień czerwieni, jaki w życiu widziałam. Bea jest ubrana w granatowy sweter z cieniutkim złotym paskiem w talii i ołówkową spódnicę w granatowo-białą krateczkę, w której wygląda uroczo i zarazem seksownie. Prawie od razu zaczynam jej nienawidzić. I od razu chcę się o niej dowiedzieć wszystkiego. Googluję dalej. Makaron z serem tężeje w miseczce na podrapanym i pełnym kółek po szklankach i kubkach stoliku Johna. Moje palce szybko poruszają się po klawiaturze, a oczy i umysł chłoną fakty dotyczące Bea i Rochester. Niestety jest ich za mało, by mnie zadowolić. Bea nie była żadną sławą. Zwracano uwagę bardziej na samą firmę, na oferowany asortyment niż na Bea, która trzymała się z dala od świateł reflektorów. Znalazłam tylko jeden wywiad, udzielony pismu Southern Living. Jasne, no bo jakiemu innemu. Na zdjęciu Bea siedzi przy stole w innej jadalni. Serio, czy ta kobieta była kiedyś w innym pomieszczeniu? Tym razem ubrana na żółto, z ceramicznym kubkiem w stokrotki w dłoni, a obok niej stoi kryształowa misa pełna cytryn. Notka biograficzna jest totalnie napompowana. Bea wychowała się w Alabamie, jeden z jej przodków był w XIX wieku senatorem. Rodzina miała wspaniały dom w miejscu, które nazywało się Kalera, ale kilka lat temu spłonął. Jej matka niestety zmarła niedługo po tym, jak Bea otworzyła Southern Manors, a córka robiła wszystko, by zachować jej pamięć. Przebiegam oczami przez szczegóły, które już znam. Studia w Randolph Macon College, powrót do Birmingham, rozwój firmy, aż wreszcie natrafiam na imię Ediego. Trzy lata temu, podczas urlopu na Hawajach, Bea Mason poznała Edwarda Rochestera. Oczywiście nie szukałam związku, śmieje się Bea. Chciałam po prostu posiedzieć w spokoju na plaży, przeczytać parę książek i nacieszyć się pysznymi, mrożonymi drinkami. Ale kiedy zjawił się Eddie. Bea zawiesza głos i lekko kręci głową, oblewając się wdzięcznym rumieńcem. To było jak trąba powietrzna, ale zawsze powtarzam, że małżeństwo z Edim to jedyna impulsywna decyzja w moim życiu. Na szczęście okazało się, że to również najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęłam. Wzdycham i odsuwam się od laptopa. Moje plecy protestują, a nogi mam zdrętwiałe, bo za długo na nich siedziałam. Kocyk, który mam na udach, śmierdzi tanim detergentem, więc go odrzucam, marszcząc nos. Hawaje! Nie rozumiem, czemu to tylko pogarsza sprawę. Dlaczego wolałabym, żeby się poznali w kościele, country clubie lub którymś z pięciu tysięcy nudnych i bezpiecznych miejsc w okolicy? Bo nie chcę, żeby to było coś wyjątkowego, myślę. Żeby ona była wyjątkowa. Ale jest. Piękna i inteligentna. Do tego milionerka. Kobieta, która stworzyła coś całkowicie z niczego i zawdzięczała to wyłącznie sobie, nawet jeśli miała zaplecze w postaci bogatej rodziny i pochodziła ze środowiska, w którym osiągnąć sukces jest dużo, dużo łatwiej niż w takim, z którego wywodzę się ja. Gapię się jeszcze na zdjęcie, zastanawiam się, jak brzmiał jej głos, jakiego była wzrostu, jak wyglądali z Edim jako para. Zakładam, że cudownie, seksownie, ale czy się do siebie uśmiechali? Czy dotykali się ze swobodą, czy on obejmował ją w pasie, a ona kładła mu rękę na ramieniu? Czy były potajemne pieszczoty, muskanie rąk pod stołem, sekretne sygnały, które znali tylko oni? Musiały być. O to chodzi w małżeństwie. Choć większość małżeństw, które znam, nie jest warta funta kłaków. A więc Bea Rochester była doskonała. Doskonała bizneswoman, doskonała kobieta, doskonała żona. Pewnie nawet nie słyszała o makaronie z serem z torebki ani nigdy nie była w Lombardzie. Ale ja miałam nad nią pewną przewagę. Nadal żyłam. Ediego nie ma, kiedy następnego dnia rano wyprowadza madelkę. Jego samochód zniknął z garażu. Kiedy zabieram szczeniaka z ogrodu za domem, wmawiam sobie, że nie jestem rozczarowana. Osiedle Thornfield Estates leży trochę nad miasteczkiem Mountain Brook, gdzie wcześniej pracowałam, więc dziś postanawiam przejść się tam na spacer. Adelka z zadowoleniem drepcze obok mnie, kiedy opuszczamy osiedle. Tłumaczę sobie, że idę tam, bo ile można snuć się po tych samych ulicach, ale prawda jest taka, że chcę, aby nas zauważono. Aby ludzie, którzy nie wiedzą, że zajmuję się wyprowadzaniem psów, zobaczyli mnie z psem Ediego. Czyli, żeby połączyli nas sobie w głowach, Ediego i mnie. Z tego powodu, przechodząc obok Roasted, a potem obok małego butiku, w którym, teraz już wiem, sprzedają to samo co w Southern Manors, tyle że to podróbki, lekko zadzieram brodę. Mijam trzy sklepiki z kolorowymi patchworkowymi torbami na wystawach i zastanawiam się, ile takich toreb leży w szafach osiedla Thornfield Estates. Jakby to było być kobietą, która wydaje 250 dolarów na brzydką torbę tylko dlatego, że może? Adelka biegnie obok mnie. Jej pazurki stukają o chodnik. Już mam skręcić za róg przy księgarni, gdy słyszę: Jane? To pani McLaren. Wychodzę z jej dalmatynką lolą w każdą środę, a teraz stoi przede mną z kubkiem kawy z w ręku. Podobnie jak Emily Clark, połowę czasu spędza w wymyślnym stroju do jogi, ale jest niższa i bardziej okrągła zarówno od niej, jak i od pani Reed. Jej twarz okalają blond loki mniej więcej w czterech odcieniach. — Co tu robisz? — pyta z uśmiechem, a ja oblewam się niespodziewanym rumieńcem, jakbym coś przeskrobała. — Tylko mała zmiana synergii. odpowiada mi ze zmieszaniem zruszam ramionami. Mam nadzieję, że pani McLaren da mi spokój, ale nie. Podchodzi bliżej i spuszcza wzrok na Adelkę. Skarbie, wyprowadzanie psów poza osiedle to nie jest dobry pomysł. Jej słowa są łagodne, przesłodzone, jak nagana udzielona przez filtr waty cukrowej. Nienawidzę jej za to. Zwraca się do mnie, jakbym była dzieckiem, albo gorzej, służącą, która zabłąkała się poza strzeżone podwórko. Nie jesteśmy daleko od domu, odpowiadam. Adelka piszczy, ciągnie na smyczy, zamiata chodnik ogonem Od domu Na nadgarstku pani McLaren dynda papierowa torba z logo jednego z małych butików, które właśnie minęłam Zastanawiałam się, co jest w środku Korci mnie, by rzucić okiem, co kupiła, bo dzięki temu, gdy zobaczę ten przedmiot leżący gdzieś u niej w domu, będę mogła go zabrać tak, wiem, to głupia, małostkowa reakcja, która wzbiera we mnie mimowoli, ale jest i bije jak puls pod moją skórą. Cokolwiek ta jędza sobie dziś kupiła, nie będzie się tym cieszyć. Za to, że mnie dziś tak poniżyła. Okej, okay, to może już biegnijcie z powrotem, co? Wysoki ton, jak pytanie. I skarbie, nie przyprowadzaj tu nigdy loli, dobrze? Ona jest taka pobudliwa, nie chciałabym, żeby znalazła się wśród tego całego. Macha ręką, torba kiwa jej się na nadgarstku. Zamętu. Widziałam dziś raptem ze trzy samochody, a jedynym zamętem, jaki powstał, jest to, że pani McLaren zatrzymała mnie jak jakiegoś przestępcę, który ośmielił się wyprowadzić psa poza bramę Thornfield. Ale kiwam głową. Z uśmiechem. Przełykam jad, który już, już ma mi wypłynąć z ust, mam w tym wprawę, i wracam do Thornfield Estates, do domu Ediego. Wchodzę. Jest tu chłodno i cicho. Schylam się, by odpiąć smycz Adelki. Jej pazurki szybko stukają na marmurze, a potem na drewnie, w drodze do przesuwnych drzwi tarasowych. Podchodzę, otwieram je i wypuszczam ją na dwór. W tym momencie powinnam odwiesić smycz na haczyk przy drzwiach, może zostawić Diemu karteczkę, że byłyśmy na spacerze, a pies jest w ogrodzie i wyjść. Wrócić do betonowej klitki na St pierre Street i znowu zacząć się zastanawiać nad tym, czy nie zdawać na studia, a może przejrzeć różności, skarby pozabierane z komód, blatów w łazienkach i nocnych stolików. Nie robię tego jednak. Przechodzę do salonu, w którym stoi ta jaskrawa różowo-czerwona kanapa i kwieciste fotele, w którym półki uginają się pod ciężarem książek i patrzę. Przynajmniej raz nie rozglądam się za czymś, co mogłabym gwiznąć. Nie mam pojęcia czy to, że nie chcę stąd niczego ukraść, mówi coś o mnie, o Edim lub o tym, co mogę do niego czuć, ale nie chcę. Chcę go po prostu poznać. Czegoś się o nim dowiedzieć. Prawdę mówiąc, nie. Nie jestem ze sobą szczera. Chcę zobaczyć jego zdjęcia z Beą. W salonie żadnych nie ma, ale na ścianach widzę miejsca, w których musiały kiedyś wisieć. Gzyms kominka też jest dziwnie pusty. Sądzę, że kiedyś stało tu coś więcej niż para srebrnych świeczników Idę korytarzem Podeszwy piszczą na posadce Otacza mnie pustka Na górę Podłoga jest drewniana, gładka Tu nie ma niezapełnionych przestrzeni Wszędzie widzę piękne, artystyczne przedmioty Na podejście schodów stoi stolik ze szklaną misą, którą rozpoznaję z Southern Manors To ta w kształcie nadgryzionego jabłka Delikatnie przesuwam po niej palcami i ruszam dalej, teraz krótszym biegiem schodów prowadzącym na piętro. Panuje tu mrok, lampy są pogaszone, a poranne słońce nie wzeszło jeszcze na tyle wysoko, by jego światło wpadało przez okna. Po obu stronach korytarza widzę drzwi, ale żadnych nie próbuję otwierać. Kieruję się za to do małego drewnianego stolika pod okrągłym witrażowym oknem na końcu korytarza. Stoi na nim tylko jedna rzecz. Fotografia w srebrnej ramce. Czyli dokładnie to, co bardzo chcę zobaczyć i czego zarazem wolałabym nigdy nie oglądać. Byłam ciekawa, jak wyglądali razem Bea i Eddie. Teraz już wiem. Pięknie. Ale nie tylko to. Jest mnóstwo pięknych ludzi, zwłaszcza na osiedlu, gdzie każdy może sobie pozwolić na wszelkie wygody, więc nie chodzi tylko o jej lśniące włosy i idealną figurę, biały uśmiech i markowy kostium kąpielowy. Chodzi o to, że wyglądają tak, jakby pasowali do siebie nawzajem i do tego miejsca. Do boskiej plaży, na której Bea uśmiecha się do obiektywu, a Eddie do niej. Każde z nich odnalazło tę właściwą osobę. To, czego większość z nas szuka i nigdy nie znajduje, to, co jak zawsze zakładałam, nie istnieje. Bo jak to możliwe, by na całym wielkim świecie tylko jedna jedyna osoba była stworzona właśnie dla ciebie? Jednak Bea była stworzona dla Ediego. Teraz to widzę. I nagle czuję się bardzo głupia i mała. Jasne, że ze mną flirtował, ale najpewniej należy do mężczyzn, którzy mają to w naturze. On doświadczył w życiu tego. Z pewnością nie mógł chcieć mnie. To było na Hawajach. Odwracam się na pięcie, klucze wypadają mi z nagle zdrętwiałych palców. Eddie stoi w korytarzu przy schodach, oparty o ścianę, z nogą luźno przerzuconą w kostce nad drugą. Dziś ma na sobie dżinsy i niebieską koszulę, która wygląda na zwyczajną, codzienną, a kosztuje pewnie tyle, ile w dwa tygodnie zarobiłabym w kawiarni lub na wychodzeniu z psami. Zastanawiam się, jak to jest. Mieć tyle forsy, że nawet nie przyjdzie ci do głowy, że jedna twoja koszula kosztuje tyle, ile czyjś czynsz. Okulary słoneczne dyndają mu w palcach. Eddie wskazuje ruchem brody stolik. To zdjęcie. Mówi, jakbym nie wiedziała, o co mu chodzi. To ja z BO na Hawajach, rok temu. Tam się w zasadzie poznaliśmy. Z trudem przełykam ślinę. Wsuwam ręce do tylnych kieszeni dżinsów. Rozprostowuje plecy. Szukałam łazienki, mówię, a on się lekko uśmiecha. Jasne, jasne. Mówi, odpycha się od ściany i podchodzi bliżej. Korytarz jest szeroki i przestronny, ale nagle, kiedy Eddie się zbliża, jakby maleje, staje się ciaśniejszy. Reszta to były przeważnie zdjęcia ze ślubu i parę z budowy tego domu, ale akurat to zawiesza głos, podnosi ramkę i przygląda się zdjęciu. Nie wiem. Po prostu nie mogłem go wyrzucić. Wyrzuciłeś pozostałe? Pytam. Nawet ślubne? Eddie odstawia fotografię na stolik. Ramka cicho stuka. Konkretnie to spaliłem. W ogrodzie za domem trzy dni po wypadku. Tak mi przykro, szepczę. Próbuję nie wyobrażać sobie Ediego przy ognisku, w którym kurczy się i wygina twarz Bayi. Wtedy on na mnie spogląda. Jego niebieskie oczy lekko się różą. Nie sądzę, Jane, mówi, a mnie zasycha w ustach. Serce mi łomocze. Żałuję, że weszłam na górę i zarazem cieszę się, że weszłam, bo w przeciwnym razie nie stalibyśmy tu teraz, a on by tak na mnie nie patrzył. To okropne, co się stało. Zaczynam znowu, a on kiwa głową, ale jego dłoń już się podnosi, by ująć mnie za łokieć. Jego palce obejmują moją zgiętą rękę, a ja gapię się na miejsce, którego dotykają. Gapie się na jego dłoń, na mojej skórze. Okropne! powtarza. Ale nie jest ci przykro, bo to, że jej nie ma oznacza, że ty możesz tu być. Ze mną. Chcę zaprotestować, bo to straszne, co sobie o mnie pomyślał. Straszne, że taka jestem. ale on ma rację. Cieszę się, że tamtej nocy Bea Rochester razem z Blanche Ingram były na łodzi. Cieszę się, bo to znaczy, że Eddie jest teraz sam, jest wolny. Fakt, że mnie rozgryzł, powinien mnie wprawić w zakłopotanie, ale jest inaczej. Wprawia w oszołomienie. Nie jestem z tobą, sprzeciwiam się, bo to przecież prawda. Może tu stoimy, może on trzyma mnie za łokieć, ale nie jesteśmy razem. Między Rochesterami tego świata a mną rozpościera się cholernie wielka przepaść. Ale wtedy on się uśmiecha. To ten powolny uśmiech, który unosi tylko jeden kącik jego ust i sprawia, że Eddie wygląda młodziej i bardziej uroczo. Zjedz dziś ze mną kolację, mówi. Podoba mi się to. Że nie pyta. Dobrze, słyszę własną odpowiedź. Przychodzi mi tak łatwo, jakbym właśnie przestąpiła przez jakiś próg. Empik Go Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.